The Sims 4 zmienia logo i zapowiada nowości. Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kosmo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale w kolejnym Cosmo News. Jak zapewne wiecie, The Sims 4 przechodziło różne fazy tego jak wyglądała gra. W tym momencie The Sims 4 wygląda w ten sposób, ale zobaczcie kilka screenów, jak wyglądało ono wcześniej. I no, można powiedzieć, że w tym momencie jest najbardziej czytelną swoją wersją i wygląda najlepiej. Ja chyba ten wygląd lubię najbardziej, ale ja też lubię nowości. No i jeżeli chodzi o logo, to pierwsze logo De Sims 4 w 2014 roku wyglądało w ten sposób. Oczywiście mieliśmy jeszcze logo z De Sims 1, De 2, De Sims 3, one nie zmieniały się tak często. Obecne logo, które widzimy w naszej grze, to jest to logo z dodatkiem czwórki, czyli takie zwykłe proste. Przejrzyste logo The Sims, i mam wrażenie, że cały czas idzie to w sumie w taką stronę przejrzystości, żeby to po prostu wyglądało tak bardzo prosto, bo w sumie wszystkie loga różnych firm po prostu wyglądają coraz prościej, żeby były po prostu wydaje mi się łatwe do zapamiętania, no nie. Natomiast to, co teraz się wydarzyło, to jest niezły glowdown. 23 maja zostało pokazane nowe logo serii The Sims i wygląda ono w ten sposób i ja nie jestem zachwycony. Mam wrażenie, że po prostu kiedyś mieliśmy piękne loga, a dosłownie teraz to logo wygląda jak ta mewa, która jest tutaj po lewej stronie. Jak ona wygląda w ogóle? O co chodzi? Już to jest jeden wielki trójkąt, jeden wielki kwadrat i no, to logo, ten plambo, wiecie, był taki ładny, lśniący i teraz wygląda tak. Ja się po prostu szczerze, co oni sobie myśleli, te logo robiąc? Dlaczego ono w ogóle zostało zrobione i dlaczego jest takie proste? Nie jestem jego największym fanem i wygląda po prostu jakaś taka zwykła, najtańsza czcionka, którą można w w każdym programie mieć i no właśnie wygląda to w ten sposób. Nie wiem, czy wy jesteście zachwyceni, czy nie. Jestem ciekawy, co wy sądzicie o tym logo, czy ona wam się podoba, czy raczej nie, czy wy byście, jakby wiecie, jakoś lepiej to wykonali. Dla mnie to logo, które mieliśmy wcześniej, było naprawdę bardzo dobre. Nie wiem po co je zmieniać, ale wraz z tym logiem przyszło do nas troszeczkę, nawet Informacji na temat serii The Sims, które muszę Wam teraz przeczytać, bo to jest dosyć ważne. Jesteśmy sobie zatem na stronie The Sims Community, która jako jedna z pierwszych właśnie pokazała to nowe logo, i jest tutaj napisane, że seria The Sims ma nowe logo i nową, niejasną strategię tego, jak ma przyjąć po prostu świat i zostać jeszcze bardziej popularna, można powiedzieć. Wczoraj zostało pokazane niespodziewanie nowe logo The Sims w ogłoszeniu PR-owym firmy License Global. I ten właśnie serwis opublikował ogłoszenie o partnerstwie między EA i The Sims oraz brand Genuity, czyli taką globalną agencją licencyjną. Sims Community również zaznacza, że nowe logo jest bardzo podobne do obecnego logo Maxis i ogólnie takiej strategii marki, jeżeli chodzi o typografię. No i wygląda po prostu na to, że EA i Maxis próbują ujednolicić to wszystko, żeby to było w takim jednym stylu. Natomiast więcej informacji pojawiło się właśnie w komunikacie prasowym, który mamy tutaj i też pokazały się bardzo ciekawe statystyki na temat serii The Sims, które chciałem wam przedstawić. Firma Brand Genuity została powołana do opracowania globalnego programu licencjonowania serii gier symulacyjnych The Sims. Do końca nie wiemy, co to znaczy. Skierowanej do zróżnicowanej i zaangażowanej grupy fanów pokolenia Gen Z i Millenialsów. Wraz z historią, która sięga 23 Lat, Sims wygenerował ponad 500 milionów pobrań najnowszej części The Sims 4, czyli 500 milionów pobrań, przyciągając do gry ponad 70 milionów graczy na całym świecie. Co więcej, seria rozwija się dzięki projektowi Renei. Grze reklamowanej jako następna generacja Simsów, która jest obecnie w fazie rozwoju, więc widać tutaj, że to logo być może ma jakiś związek z Simsami piątką i ja właśnie spodziewałem się, że to będzie przyszłe logo piątki, jeżeli ta piątka wyjdzie w jakimś najbliższym czasie, czego się nie spodziewamy, ale być może tak jest. Simomaniacy z niecierpliwością prosili o więcej i tutaj chodzi na przykład, że prosiliśmy o jakiś merch, o jakieś nowe produkty, o jakąś nową zawartość, a dzięki właśnie współpracy z firmą Branjenuity Simsy będą mogły dostarczyć fanom takie rzeczy jak właśnie merch, odzież, akcesoria, jakieś przedmioty kolekcjonerskie i tak dalej, i tak dalej, więc jestem ciekawy co z tego wyjdzie. Wiecie, ja jestem fanem bardzo przedmiotów kolekcjonerskich jeżeli chodzi o Simsy. Mam kilka, nie mam na przykład tych świetnych słuchawek, które na początku Simsów 4 były właśnie promowane, tak samo tej myszki, która świeciła się, chociaż to chyba słuchawki się świeciły, w zależności od tego jaką waszą Steam miał, jaki wasz Steam miał nastrój, nie wiem, nie pamiętam, natomiast ja nie mam. Jeżeli będzie więcej takich rzeczy i więcej możliwości na zdobyć takich rzeczy, to jest spoko. Także wysiłki marki Brand Genuity po prostu będą zwiększać obecność marki i online i offline i mają za zadanie ożywić uniwersum The Sims na wiele nowych sposobów, więc jestem ciekawy. Nie mamy tu jakichś takich bardzo wyznaczonych i klarownych informacji na temat tego, co się pojawi, tylko, że po prostu coś będzie się pojawiać, ale jeszcze dokładnie nie wiemy, co. Więc wnioski są takie, że nie jest jeszcze jasne, jaki rodzaj produktów związanych z Simsami dostaniemy, albo w ogóle, jak będzie wyglądać ta platforma kreatywna i w ogóle to cała integracja. I czy ma to w ogóle jakiś związek z The Sims 5? Natomiast wszyscy się spodziewają, że raczej ma. No i jestem ciekawy, co wy sądzicie. Czy to w ogóle przemawia w waszą estetykę? Czy jesteście fanami po prostu upraszczania Simsów, czy nie, na The Sims Community? pojawiła się właśnie w... taka grafika, która pokazywała jak logo Simsów będą wyglądały w końcu i... jest śmieszna, ale mam wrażenie po prostu, że to właśnie w tą stronę zmierza i... nie wiem czy ja to lubię, powiem wam zupełnie szczerze, nie jest to do końca mój klimat, ja chyba najbardziej lubiłem logo Simsów 3, bo ono było takie ikoniczne, Simsowe, a tutaj no ta czcionka Simsów jest dosłownie zatracona, która cały czas jakby mam wrażenie była utrzymywana, więc Także no nie jest to moje ulubione logo, jestem po prostu ciekawy, co wy sądzicie. Dla mnie po prostu jest największy glowdown, jaki widziałem w życiu. Nawet ludzie takich glowdownów nie robią, a to naprawdę jest glowdownem, więc nie wiem jak to się stało, że jej no to się zgodziło, jak oni to wymyślili, ale no nie jest to po prostu, że tak powiem, w mojej estetyce jakoś. Dajcie znać co wy sądzicie. Także tak to wygląda moi kochani. Jestem ciekawy, czy to logo to po prostu jest jakaś zmiana loga, czy, czy nie, czy jest to coś więcej. Tak naprawdę na żadnej stronie związanej z Simsami oficjalnej to logo się nie zmieniło i zostało takie właśnie, które widzimy tutaj. Więc możliwe jest to, że nie jest to jakimś rebrandingiem serii The Sims 4 i logo The Sims 4 zostanie właśnie takie, jakie jest dotychczas. Natomiast wydaje mi się, że to może być właśnie związek z projektem Rene'i i Simsem 5 i ogólnie serią The Sims jako serią, a nie The Sims 4 jako odrębną grą. Także dajcie znać, kochani, i co Wy wyzniczy na temat tego właśnie, na temat tej zmiany, czy jest ona dla Was na plus czy na minus, i czy jest to glowdown, czy nie. Dajcie znać w komentarzu. Ja dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, słuchajcie, że trzymacie się, dobre studenci, wy w szczególności, bo u mnie się już zaczynają po prostu zaliczenia, e, terminy zerowe i tak dalej, i uwierzcie mi. Jestem w dupie po prostu inaczej tego tutaj nie da nazwać, jest ciężko. Dlatego ciężko mi nagrać też filmy takie wiecie, bardziej zaawansowane. Także trzymajcie kciuki za to, żeby szybko się to rozwiązało. I trzymajcie te kciuki za mnie w sesji, bo mówią to jest najtrudniejsza sesja, ale też przy okazji ostatnia, więc mam nadzieję, że mam nadzieję, że to jakoś pójdzie. Także, dużo, moi kochani, jeżeli Wam się ten film spodobał, to ja oczywiście za was do zostawienia łapki w górę. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku i papatki!